Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej, czyli jego lub jej, w zależności od płci, myśli, uczucia i zamiary. Dopasujcie sobie do siebie, czy jesteście wy osoba pytająca kobietą czy mężczyzną i czy Wasza osoba ukochana jest partnerem lub partnerką, tak? To pasujcie sobie po prostu do swoich konstelacji. Ja witam Was serdecznie. Dzisiaj powróżę Wam z kart Lenormanda. I będzie to jedna wróżba, także oglądnijcie sobie od początku do końca. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie w dzisiejszy dzień, w dzisiejszy wieczór. I zapraszam Was do lajkowania, do komentowania. Komentujcie, 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 lajkujcie i subskrybujcie, jeśli jesteście nowi. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a, że nagrałam nowe premierki filmików z wróżbami dla Was, tak? Te wróżby są kolektywne, jak wiecie. Czyli dla ogółu dopasujcie to, co Wam rzeczywiście pasuje, co rezonuje z Wami, z Waszą historią. Przemyślcie. Pamiętajcie, że rozkłady kart to tylko impulsy, kreatywne impulsy, by dać Wam coś przemyśleć, by podjąć jakąś ważną decyzję, by pomóc po prostu w decyzji, by pomóc w wyborach, tak? By zainspirować Was, by jeszcze raz przemyśleć wszystko skrupulatnie od początku. Także te wróżby to tylko pomoc dla Was, wsparcie, kreatywne jakby tutaj myśli, byście podjęli dobrze decyzje, byście nie podejmowali decyzji na ślepo lub w różowych okularach, jak się zakochacie, tak? Dobrze, kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, a ja wyślę Wam wszelkie opcje moich wróżb i warunki. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam go w filmiku każdym. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani, więc skupcie się na Waszej osobie ukochanej. Myśli Twojej osoby ukochanej, uczucia Twojej osoby ukochanej, i zamiary Twojej osoby ukochanej. Dobrze, teraz tak, już w przełożeniu kart na dnie, na spodzie talii mamy Ciebie, osoba pytająca, czyli kobietę. Oczywiście mężczyźni sobie to przetransponują, to jest osoba pytająca, czyli Wasza osoba ukochana myśli o Was, konkretnie o Was, ponieważ Wy pokazujecie się tutaj w jej obrazie, tak? W jej po prostu myślach. Także myśli o Was i zobaczymy teraz, co myśli. Ptaki. Wieża. I księżyc. Czyli ptaki, potrzeba rozmowy, potrzeba komunikacji, potrzeba wyjaśnienia spraw. Być może jest pewna frustracja, nerwowość, niepokój, tak? I trzeba wyjaśnić coś. Tutaj była jakaś awantura między Wami. Coś runęło, coś się zawaliło, widzicie? Coś tu wybuchło i ta wieża runęła. Posypała się po prostu w pył. Dlatego trzeba tą wieżę odbudować, trzeba dzięki rozmowie, wyjaśnieniu spraw, tą wieżę, czyli Waszą relację, Wasz kontakt, jeszcze raz odbudować.
i to, co myśli ta osoba. Być może myśli o Was właśnie wieczorami lub nocą. Mamy tutaj księżyc, czyli jest ogromna tęsknota, jest połączenie dusz. Jest być może coś, co ta osoba też ukrywa i chce Wam to powiedzieć tutaj w tej rozmowie. Chce Wam to wyjaśnić. Być może to, co ukrywa ta osoba, było tutaj powodem Waszej sprzeczki, Waszego konfliktu, Waszej blokady, Waszej jakiejś burzy w relacji, tak? I tutaj ta osoba chce poprzez rozmowę odbudować wszystko jeszcze raz, ponieważ jest tutaj aspekt tęsknoty. Czyli ta osoba myśli, wspomina, tęskni i chce komunikacji. Myśli konkretnie o Was, tęskni za Wami. Tak, mieliśmy tutaj Was jako osobę pytającą od razu i chce porozmawiać właśnie z Wami, ponieważ jest jakiś konflikt. Tu się może coś zawaliło, może właśnie zerwaliście, zablokowaliście tą osobę, może jesteście w separacji. Co ta osoba czuje? Serce, żmija i kosa. Wow. Mamy tak, ta osoba czuje miłość. Czuje miłość, czuje uczucia romantyczne, są bardzo duże emocje, jest miłość po prostu. Ta karta jest w osłonie tego snu w oznaczeniu karta miłość, kartą miłości. Ale mamy również komplikacje, opóźnienia, skomplikowane, zawiłe tutaj sprawy między Wami, tak? Albo tu jest inna jeszcze kobieta, przez którą się pokłóciliście i gdzie zablokowaliście komunikację, spotkania, jest blokada, odcięcie, zerwanie, ucięcie, jest tutaj zranienie również, jest brak kontaktu w tej chwili, jest zupełne przecięcie Waszej relacji, tak? Poprzez być może jakąś tu kobietę, być może ex lub być może jakieś inne komplikacje w miłości, tak? Problemy w miłości, zawiłości, jakieś zakręcone sprawy, które się tutaj pokomplikowały i były powodem tutaj zerwania Waszej relacji. Ta osoba jest też tym zraniona, ponieważ jeśli kosą przetnie się coś, tak, to jest rana, jest po prostu ból. Także ta osoba ma też zranione serce poprzez to, że jest tyle tutaj komplikacji, o których być może nie wiedziała, że się pojawią. Jest tym ta osoba też zraniona, poraniona, ma jakiś ból w sercu, tak? No i czuje, że będzie to trudne, będzie to skomplikowane, by to wszystko naprawić też. Zobaczymy, jakie są zamiary Waszej osoby ukochanej. Rózga, szczury, ulala, i niedźwiedź. Oj, ciężkie karty, kochani. Rózga to kłótnia, frustracje, lęki. Coś, co należy też posprzątać, tak? Jeśli są jakieś konflikty między Wami, to należy je oczywiście usunąć, posprzątać. Tutaj też są straty. Szczury to lęki, ale też straty, które są w tej relacji. Straty poprzez kłótnie, poprzez sprzeczki, tak? Poprzez jakieś frustracje, niezrozumienie. Ale mamy niedźwiedzia. Niedźwiedź to powracacz, czyli chce ta osoba ukochana wrócić, powrócić, tak? Wzmocniona i jakby silna, by to wszystko, co tutaj się wydarzyło złego między Wami, co Was frustruje, co zepsuło Waszą relację, co przerwało, zablokowało Waszą relację, żeby to naprawić, by to wzmocnić i naprawić, by jeszcze raz spróbować. Czyli tutaj jest niedźwiedź, czyli silna osoba, która wie, czego chce i chce wrócić, chce porozmawiać, przypominam, ponieważ tęskni, ponieważ ma uczucia i chce wyjaśnić tutaj coś i wzmocnić znowu Waszą komunikację i Wasz kontakt. Także kochani, taka wróżba jej myśli, uczucia i zamiary. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i oczywiście życzę Wam, by te konflikty się wyjaśniły i by doszło do Waszej rozmowy, tak, która będzie budująca i konstruktywna dla tego związku. Pozdrawiam serdecznie.
lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i piszcie e-maila. Zapraszam na wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.